Hej, cześć, siemano, wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramie w Immortals Phoenix Rising. Wow, to było szybkie. Na start, jak wspomniałem na koniec poprzedniego, lecimy ogarnąć sobie tutaj. Oh boy, mamy Cerbera i niemałą grupkę przeciwników. Ciekawe, czy udałoby mi się ich zajść. Bo jeśli tak... Dobra, nie mogę... Muszę pamiętać, że nie mogę używać tego. Sneaky attack! Młotem! Młotem! Jak to Reinhardt lubi godoć. Przecież ja tam po Overwatcha jeszcze nie grałem. Jak dupnął! Czekaj, ja chcę sprawdzić, o co chodzi z tym błogosławieństwem Aresa, tym, który dał nam pod koniec poprzedniego odcinka. Tarczą ci w pysk. Dobra, i co teraz? Otwórz wrota. Okej, czyli tutaj gdzieś idę i będziemy pewnie grali na tym rogu. Tylko pytanie, czy to będzie scenka, czy to będzie quick time event? Okej, to wygląda kozacko. Ty, teraz posąg zadmie tak przez całą strefę tej mapy. No nie do końca, ale powiedzmy, że przywróciliśmy go do lepszej tej. Dostał się do skarbca, wprawiając w ruch mechanizmy w fortecy. Dobra, oba są pół kilometra ode mnie, ale oczywiście jak zajmę się jeden, no to drugi będzie bardziej oddalony. Logika. No, chyba że jakimś cudem oba będą w miarę blisko siebie, ale nie chcę się w to wierzyć. Fort Ajaxa albo Ajaxa. Nie wiem, czy to J jest jako G, czy jako J. Oczywiście jest to od cholery przeciwników. Tym gościu, którego osobiście nienawidzę, czyli taki, który sobie spawni po prostu przy dupasów. Pięknie. Dobra, mucimy go po mordzie, póki ma stuna. Oczywiście bił się nieproszony gość. Żyje? No oczywiście żyje. Dlaczego miałby zginąć od takiego małego upadku, prawda? Dobra, muszę odpocząć. Albo łyknę sobie potkę i od razu wrócić do walki. Młotem hołotę! Na szczęście go trafiłem. Było blisko, żebym spudłował. Dobra, zabity. Okej, nie o to mi chodziło. Serio?
No i do widzenia. Tam jest, widzę, fioletowy adamantyn. Znaczy, ja chcę teraz po niego iść. O, ładne węże. Co, nie mogę się przejść, czemu nie? Nie jest to ani daleko, ani niewiele czasu mi zajmie powrót. A wpadnie mi 70 fioletowego adamantynu. No, jeszcze mi to chyba nie umożliwi upgrade'u, ale bardzo mnie do niego przybliży. O, tu jest gdzieś chyba ten kocioł Kirkę, o którym wspomniałem ostatnio. W sumie nie wiem, czy to... Kurde, mogłem przy mu skryty atak zrobić, poważnie? Łotem! No i pięknie. Praktycznie go złaszytowałem. Dobra, to co? O Boże, Minotaur! Dlaczego? Kurde, to jest trochę irytujące, powiem wam. Że tak upychają mi coraz to kolejniejszych przeciwników. Au. Au. Zrobiłem dwa razy unik, z czego raz bynajmniej powinien być to unik idealny, ale nie, oczywiście, gra wie lepiej. Okay, jeszcze nie ma 100. Znowu, dwa uniki. Dobra, może nie. Ale jeden na pewno. Dobra, jest 100 i to już będzie tylko koniec. Żegnaj. Tak, ciebie też słyszałem. Bardzo ładnie na graniu. Możesz przestać się drzeć z łaski swojej? Bo tego nienawidzę wycinać. No, czyli się darłaś. Jezus, ile jest to tych przeciwników? Bardziej się nie dało napakować normalnie. No. Jezu, muszę sobie kupić te... Ten cios kończący dla topora, bo... Boli mnie strasznie, że... Nie, czekaj, nie. Kupiłem sobie chyba jednak ten cios kończący, czy nie? Dobra. Kurde, z tym zdrym, a ten to naprawdę przekozacki jest. I am the never ending truth. I am your world reborn. Dobra, myślałem, że będzie upiora wysyłał, ale na szczęście nie. Okej, są lasery? Nie ma laserów. I co mi to daje? No poza tą możliwością oczywiście wspięcia się na górę. Znaczy, no, chodzi mi o to, że nie wiem, czy nie będę potrzebował na przykład teraz tego głazu tam. Ale nie, chyba nie. Znaczy głazu, tej metalowej skrzynki. Będę się tu dostanę jak najbardziej. Nie potrzebuję kompletnie tamtego głazu. Czy głazu. Żeby przez to przejść, to by potrzebował chyba, kurde, tego. Bum. Trzeba sobie jakoś czas zwolić, że nie mam tego pojęcia, jak to zrobić. No i co ja tym otwieram? Ale cokolwiek. A, chyba że nic nie otwieram, bo to ma odblokować to, ale do tego potrzebuję na przykład tego. Pewnie jeszcze zeskocz se na dół.
kurde, ale jeśli faktycznie potrzebuje tutaj tego, no to jestem trochę w kropce. A, czekaj, chyba, że to nie jest po to, żeby przejść, to jest po to, żebym sobie właśnie mógł wrzucić to tam. No, to miałoby więcej sensu. No. Zwłaszcza, że mogę sobie jakoś tak przejść bokiem, ale w sumie pozwolę mi iść bokiem. A, dobra, nieważne. Nie wrzucę tego tam tak od razu. Ale mogę po prostu zrobić tak. I tak czy siak będę się mógł spiąć. Ale wiadomo, to jest zrobione specjalnie w razie, gdyby ktoś tej mocy fosfora jeszcze nie miał. Ja mam, dzięki temu, że dość mocno eksplorowałem mapę, więc... mogę sobie troszeczkę przyspieszyć eksplorowanie tego. No i teraz to leci do środka. Powiedziałem, leci... chodź tu do mnie. I leci do środka. A ja teraz lecę sobie tutaj. Chyba nie, no trzeba mieć tę moc fosfora, no bo tutaj nie ma drugiej takiej skrzynki. Może jest tutaj schowany, ale... no nie, no nie bardzo. A nie, tam jest schowany, dobra. Never mind. No ale jak mam moc fosfora, to ją wykorzystam. Dobra, i co tym otworzę? Wow. Wow. No, po prostu wow. Świetnie wygospodarowany czas. Otóż w sumie nie. Beznadziejnie zrobiona... tam. Pułapka, czy co to tam jest? Czy nie, nie pułapka. Dobra, nie, wiecie co? Nie, nie mówię, nic nie mówię. Czy to jest coś do zniszczenia na przykład? Z tego co widzę, to nie bardzo. A. Nie, bo tu jest po prostu przejście, którego ja, będąc ślepym, nie widzę. Nie, no to jest specjalnie na to zrobione, no to... oj, to się nie powinno wydarzyć. To się nie powinno wydarzyć. Ja oczywiście jestem skończonym kretynem. Więc się... wydarzyło. ...14 minut, a ja się jakieś 4 męczę już powoli z tym zadaniem. Znaczy, męczę, to za dużo powiedziane. Tylko nie ogarniam, co to ze sobą zrobić. W dość dziwny sposób się gliczuje... ta... skrzynka. No i co? Teraz podchodzę. Tyk. I to jest jedna strona. A druga? Jak mam przejść na drugą stronę? No nie, no nie ma tutaj żadnej dziury ani nic. Poprawka. Chyba tam jest dziura. Sprawdźmy, czy znowu byłem aż tak ślepy, że tego nie zauważyłem.
czy może muszę zejść i tam gdzieś iść dołem. Czy ja to mogę zniszczyć? Nie, tego nie mogę. Z daleka tak to wygląda, ale nie mogę. Tak samo tego nie mogę zniszczyć, ani tamtego, ani niczego innego, bla, bla, bla. Czy tutaj da się po prostu... Tak, tu się da po prostu wejść. Ślepota i głupota dają o sobie znać. Już nie pierwszy raz z kolei. Your broken world does not deserve my perfection, but I am kind. Sorry za to cięcie, musiałem pewną sprawę załatwić. Chcesz sobie za co ja przepraszam, dla was to jest dosłownie milisekunda czegokolwiek, a dla mnie to jest po prostu strata czasami kwadransa, który mógłbym już na przykład zakończyć odcinek. A zamiast tego muszę zrobić jedną rzecz, potem zrobić drugą rzecz, potem kontynuować odcinek, a potem jeszcze go przeedytować, wyciąć rzeczy zbędne, bla 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 bla. O, spróbujmy im wejść na... Nieważne! Chciałem im wejść na plecy, ale gra mi oczywiście musiała napić w twarz. No, powiedzmy, że to nawet wyszło. Dobra, tutaj potrzebuję czegoś lekkiego, tam czegoś ciężkiego, tu... Wow, nie ma nic przydatnego. Szkoda. Czy ja mogę te kamienie... No, myślę, że nawet by się dało zgarnąć te kamienie, ale niewiele by... Niewiele by pomogły. Okej, okay, tu mamy coś ciężkiego. I didn't mean to be so critical of Ares. It was all supposed to be good fun. Perhaps his experience of it and yours were slightly different. He could see that I was smiling. Was he smiling back? What does that matter? Some father you are. I know. That's why this is so confusing. Chyba nie skumajesz, o co chodziło, Zeusie. Dobra. Czekaj, bo to mogę od razu zrobić tak. Ale chyba powinienem najpierw coś tutaj odblokować. Au. Mogę to też... Nie, tutaj nic nie rozwalę, tu nic nie dam. Tego tak nie otworzę. A, czekaj. No. Oczywiście. Nie mogę tam wejść, ale mogę po prostu przeciągnąć tę skrzynkę. Tak jak to wcześniej robiłem z kulą. Okej, to nie to. A nie, wróć. To będzie to. Tu. To się otwiera. Tutaj odwracamy biegun, nazwijmy to. Przenieś. Przenieś. Zabierz. Dziękuję. Dobra. Teraz tak, stąd. Ni cholery nie dorzucę. Okej, powinno być tam już w miarę w porządelu ustawione. Jo. No i dobra. Teraz już w górę. No i to będzie tyle. No, tyle bynajmniej z tym, z tą częścią. Kto wie, co będzie dalej. Okay.
przeszliśmy przez dziurę na troszeczkę bardziej otwartą przestrzeń. Okej, okay, grzywa jednego kunia się zaświeciła. Okej, okay, czyli to był ten mechanizm, który miałem odpalić. To jest... Nie, dobra, nie. To nie to. Już myślałem, że tam jest ten grot, który my właśnie... tutaj wtegowaliśmy, ale to dalej nie to. Wykorzystując okazję, że mam obok kociołek Kirkę, z chęcią uzupełnię sobie moje wszelakie wywary i mikstury. Zwłaszcza mikstury leczące, których miałem najmniej. Tu oczywiście scenkę pomijamy, bo praktycznie ją znamy na pamięć. No, wrogów jest ciutkę więcej. O proszę! Lasery! Co by na to, żeby wykorzystać głupotę przeciwników przeciwko nim? Proszę, proszę. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie bliżej. Był tu Minotaur i Hekaton Heir, a nadziali się praktycznie na te lasery przez własny idiotyzm i dali się zabić. Aha, to jest z drugiej strony do otwarcia, okej. Okay. To oczywiście postawimy sobie klo. Okej, okay, to było zajebiście dziwne. Postawiłem klona i momentalnie mnie zassało do otwarcia tej skrzynki. W Soulsach mnie strzeli do drabin. Immortal Phoenix Rising strzeli mnie do skrzynek. No, jedno wielkie XD. Tu jest mocniejszy. Nowa broń! Kusicielka, sprawdźmy ją. Premia do obrażeń, jeśli... przy takim wskaźniku. Premia do wskaźnika po trafieniu w głowę. To fajne. A ja mam szybkość ładowania łuku w powietrzu. Okej, okay, no wymieńmy sobie broń. Czemu nie? Zresztą łuk mi na razie służy tylko za obrażenia. Obrażenia są tutaj ogólne. Sneak attack! Musimy tego tutaj. Młotem hołotę! No był unik grą. O, wybuchnie? Nie, oczywiście. Evaded. Tego się nie spodziewałeś, co? No i pięknie. No tak, ten dopóki ma przydupasa, no to jest nietykalny w jakiś magiczny sposób. To jest gościu po prostu, dopóki ma obok siebie jakiegoś przydupasa, to jest po prostu panteonem. Tylko takim panteonem z wiecznym E. Tylko to E ci nie zadaje obrażeń. Boże, dlaczego mam aż tyle przyrównań do LoL'a w tych pojedynkach? I nieważne w co gram. Oho, czyżby znowu ten złodziej? Który nam wcześniej esencję zarąbał. Boga greckiej wojny.
Nie no, włączam, wyłączam, to się tylko zamykam i nic więcej. To co teraz? Tu jest przejście. No, do zasobów to na pewno. Co jest tu dalej? A. O, nie gadaj! Serio? To se ktoś wymyślił normalnie akcję. Okej, czy to będzie to? Okej, póki co jest dobrze. Teraz tamten? Maybe. Super jest. Ja pierdzielę. Serio? Jest jednak nie widział czekaj ostatni, no. Tak, przygoda dobiegła końca, wczytuj zapis. No nie, niech zapis będzie przed, znaczy przed. Po wejściu do tego pomieszczenia. Poprzednim. Okej, był zapis był po pokonaniu tych przeciwników. Czy tutaj się odrodzą przeciwnicy, czy będę miał, że tak powiem, spokój? Nie, tu jest tylko ten, ta mini cutscenka z tym ziomkiem. Dobra, ja mogę wyłączyć jakoś te lasery? Dobra, nie mogę wyłączyć, ale mogę je chyba przyblokować. Tylko pytanie brzmi czym? Never bloody mind. Ja się tu męczę, a tu zaraz obok jest kolejna taka sama kostka, ale nie chcę, już tutaj jest. Ale to po prostu stąd zabiorę i rzucę ją gdzieś tam. Dobra, to widzę, to wyłączyło te lasery, więc tamto będę mógł striggerować. Jakby tu jeszcze było jakaś, wiecie, mapka typu jakiś fresk, czy tam... No, fresk. Do Grecji bardziej freski niż hieroglify pasują. W jakiej kolejności ma to być przeze mnie naciśnięte? To spoko, nie, ja muszę zrobić... Ile tu jest guzików? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muszę zrobić bynajmniej powtórek, żeby sobie... Żeby sobie ogarnąć, w jakiej kolejności ja to mam klikać. Czy też raczej naskakiwać na to. Jeszcze zanim sobie striggeruję bezpieczne dojście do tego górnego lasera, to mogę jeszcze na tamtych laserach
które muszę sobie najpierw zablokować, a potem wyłączyć, mogę zginąć jakieś 3 do 2 razy. Wróć, 2 do 6 razy. No i teraz tak, czy to ma być tu? No, czyli to jest ostatnie. Spróbować. Co mamy dalej? Aha, tyle. Po prostu naciskam guzik. Czyli ta część nie była trudna, tylko po prostu irytująca. No i dobra. Przeszukaj skarbiec Aresa. Czy to będzie kolejna czeluść, czy to już będzie tylko wejście i zgarnięcie tego setu. Bo jeśli tylko wejście, to ja z wielką chęcią ominę walkę z tymi przeciwnikami. Czy wiecie, mogę sobie włożyć one hit, one kill i się z nimi rozprawić po prostu błyskawicznie, no ale... Po co? Żeby mnie ktoś nie posądził o czytowanie. Co ja gadam, pewnie znajdą się osoby, które uznają to za czytowanie, ale ja tego nie uznaję. Ja sobie po prostu ułatwiam życie, żeby nie robić potem 300 powtórek tego samego etapu, bo gra musiała mi zepchnąć postać odrobinę za daleko, albo musiała... albo mi coś spieprzyła, przez co ja zginąłem, bla 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 bla, wiecie. Dobra, jest cutscenka chyba. Fajny tron, fajny orzeł nad tronem. Muszę go zmienić wygląd tej zbroi, bo ona tak nie pasuje. Hej! Stop! Thief! Dobrze, na glebę. Hey, little sis. I surrender. What? Legeron? No way! I saw you. You are stone. A co najlepsze, myśmy go roztrzaskali na pół. You're alive. Did I hurt you? Ha. Of course not. I refuse to be taken down so easily, especially by you. Tłumacz się za tym. Well, the crew was turned to stone. I smoked something with the Oracle, but that's the closest I got. Haha. Though he's actually not an Oracle. What are you doing here? Did he say anything about me? No. Only how dire the situation is. And from the sounds of the prophecy, only the true hero will be victorious. So? You mean... I'm here to save us all. Must be why I escaped turning to stone. I don't know. The prophecy said the true hero was flawed. I've never seen you make one mistake. Come on. It said eldest of Thetis. Mom's oldest. That's me. And a wise child convinced. That's you, oh wise one. So I have to convince you that I'm the hero. Get it? Except I'm not a child. Of course not. No prophecy is 100% accurate. Probably. But you don't have the winged herald's aid. Sure I do. Got these bad boys off a griffin. Heidi's alive. He snagged the limited edition pair. Can't Hermes keep his shoes on? Oh. Did you think the prophecy was about you? No. Potrzebujesz te buty? Bo mi by się przydały. There's no need to worry. You don't want to take on that huge red monster thing anyway. Typhon. It's crazy. Do you know there are actual gods here? Yeah, I do. Actually doing one a favor. I'm looking for a tracking kit to tail a thief who stole a vial from Ares. What's it look like? Let's see here. So you are the thief. You never know what you're gonna need on an island like this. Figured I was being resourceful. Mamy tutaj esencję Aresa, kielon i dziwną fiolkę z zielonym płynem. Leave the rest up to me. I know you're not much of a fighter, Shield Bearer. I was training in secret. I never got to show you.
The gods have me to thank. I'm recovering all their essences to take on Typhon. I believe you. Okay, you go on finding those essences. In fact, I'll need something from you when the gods are back to their old selves. Then you can meet me on the huge snowy mountain and help me take on Typhon. Oh, okay. Sounds good. That's the spirit. Two swords are better than one. Well, maybe a sword and a half. My. It's a foul reunion. Serving of essence of Ares. But did someone bring pie? Don't mind me. I'll just cut myself a slice. Okay, miałem się pytać jakiś zbafowany upiór Heraklesa, ale nie. I'll take them down. No, you get out of here. I'll stay and fight. What? But go! I can handle this. Come on, let me take this one. Duch przybocznego Tartaru. Ja myślałem, że to się zgliczało przez chwilę, ale... Oh my god! No świetnie. Kolejny, który potrafi z dupy wyczarować sobie... głazy pode mną. W sumie pytanie, czy to ten... ten zrobił te głazy? Ten tarczownik, czy... ten cyklop dopiero? Serio, jego też muszę zdjąć? No typie, weźcie ode mnie, odsuń! Co to jest za ściema z tym bratem? Myślę... No, dobra, o tym jak go poznała, no to wnioskuję, że to na pewno jest jej prawdziwy brat. Ale co to jest za ściema? Jakby... no, widzieliśmy go na początku zamienionego w kamień, to jest po pierwsze. A, no kurde! No i cholerny! O, dostał... no i od razu Minotaura odesłałem, ciekawe. Mam w ogóle pytanie, czy Hermes wie może gdzie ma jakieś swoje te... drugie budki, bo jeśli tak, to z wielką, wielką chęcią sobie je przygarnę. Dobra, out. O, przy okazji zadanie wykonane, świetnie. Lecy. Teeming with goons. Probably ruined the carpet. Did you get the tracking kit? Didn't need it. I ran into the thief, and get this! It was my brother! He wasn't cursed! Ah, so that's the sketchy mortal you were talking to. He wants you two to fight Typhon alone. Does he have a death wish? If you knew his track record... he can do anything. Well, you did something I thought was impossible. Oh? I was standing there feeling hopeless, knowing the odds were against you.
waiting for you to fail. And I looked at my statue, and I thought of what you said. I thought Phoenix doesn't know she'll succeed, and yet she keeps going. That's bravery. And just like that, I would snap my fingers if I didn't have feathers. I was tired of being such a cuckoo bird. You have no idea the wreckage these hands once dealt. The shivering flesh they have caressed. I have an idea. They don't do damage anymore. They don't do anything. And I just can't live with that. So, cluck it. I'm done being a chicken. Yes! There's that fighting spirit. You'll be happy I got this back. Bagok! I can feel its power back. I mean, beckoning me. Here, the gift of my blessing in return. You deserve it, warrior. I pięknie. Już szóste błogosławieństwo. W grze oczywiście. Meet me at the Hall of the Gods. It'll be safe to make my transformation there. From hand to hunk. From feathers to ferocity. From beak to badass. From eggs to badass. From... Careful. Don't want to turn Aphrodite into a vegetarian. I'll see you there. As Ares triumphantly returned to the Hall of the Gods, Phoenix couldn't help but reflect on what the God of War had taught her. That there are a lot of bad chicken jokes. That true courage isn't the absence of despair, but a triumph over it. Ares may not make the right choices at first, but he always fights for the right side in the end. Prawda. Okej, mam 50, prawie 5 minut, ale szczerze, jeszcze możemy się wrócić Aresowi te esencje. Jak już tak odcinek wyszedł długi. Przecież nie, czekaj, przecież jeszcze jest to cięcie, no nie wiem ile tego będzie. Ale dobra, no tak czy siak, na koniec, no. Mogę, zabierzesz mi tą mapę, czy nie? O, dziękuję. Tu już oczywiście furia Aresa, to żeśmy sprawdzili. Jestem ciekaw w sumie, o co tutaj chodzi, ta czwarty etap kombinacji, ale jakby co wtedy, my bijemy, bo tu jest co, jest znaczy, na pewno są bardzo duże obrażenia, ale co jest dalej? My bijemy szybciej wtedy, czy jak? 6 oboli. Czy mogę coś sobie ulepszyć za 6 oboli? Za 8. Za 8. Też za 8. Nie, pierwszy jest za 8 wszystko. Czekaj, ze zwykłych zdolności? No, tu jest za 5. Wybicie mieczem, cios toporem. Potężny obrotowy cios kończący. Tutaj po prostu przytrzymanie. No ten cios kończący bym sobie wziął. No i chyba na to zrobię. Chociaż... No, nie powiem, boli mnie trochę fakt brak tego topora takiego mocnego, ale wydaje mi się, że im szybciej ulepszę boskie moce do poziomu maksymalnego, tym lepiej dla mnie. Bo tutaj są dość fajne rzeczy, na przykład tutaj. No dobra, to jest akurat wybuchanie przy trafianiu w głowę, czyli gdybym chciał, to się mogę tak bawić w walkach. Ale na przykład tutaj. Ładowanie mojego uderzenia młotem oraz ładowanie tego gniewu. Jak ten ładowany strzał od Ateny jest mocny, no to te dwie mogą być jeszcze lepsze. Więc z chęcią bym się też i tym zajął. I jeszcze sprawdźmy tutaj z nocnego szaleństwa. To mamy cały czas, ale mamy tu. Skrzydła potwora. Niektórzy mówią, że Gaja stworzyła gorgony, by pomogły w walce jej dzieciom, tytanom. Czy oni upadliby, gdyby mieli takie same skrzydła jak gorgony? Od kiedy gorgony mają skrzydła? Ej, ale skrzydła wyglądają zajebiście. No, myślę, że będziemy się bujali w tych skrzydłach przez jakiś czas. Tutaj skrzydła hulanek, to są które? A, są takie. No ale nie, no zostaniemy przy tych. Niewiele się różnią, ale wygląd jest zajebisty. Tak więc z chęcią je sobie tutaj pozostawię. Tutaj mam jeszcze czeluści do odwiedzenia, ale to już poza nagraniem, bo jak mówiłem, no chciałbym robić te czeluści na nagraniach, no ale one czasami są tak długie,
że nie ma po prostu sensu robienie tego. There was the time I attacked a particularly vicious worm. Oh, the suspense! Really? Okay. But the worm tried to fight back. It started inching up my ankle. I thought it was intent on strangling me. A pecking battle ensued. And did you slay the soft little worm, my foul little fowl? Slay? Well, no. But I scratched it so ferociously, I nearly broke skin. A victory for the ages. Ona jest nazwana jego miła specjalnie, czy... Bo nie wiem, jak to rozumieć. So, you and Ares. I know. I still can't believe Typhon squeezed all that cod into a chicken. He used to regale me with war stories late into the night. Our hearts would be pumping in unison. He's a storyteller, like me. No, more of an actor. He'd regale me again and again. Just when he thought he couldn't regale anymore, I'd get him to give me one more. Okay. And one more. We get it! Ten Herbert coś się musiał nawet wtrącić. Coś jeszcze powiesz? Remember when you said everything's more beautiful in color? Right line. I think I kind of thought that at you. And you picked up on it. Mhm, for sure. Dobra, czekaj, nie do Hermesa, tylko najpierw idziemy tutaj odebrać z tutaj. O proszę, dwie obole dostaniemy, to mi się akurat podoba. Wspólni wrogowie. Pokonaj łącznie 80 wrogów i za to będzie skin do miecza i dwa obole. Okej, skoro mamy dwa obole, no to ulepszmy w takim razie jakąś zdolność, tylko pytanie, którą? Zobaczmy. Wielokrotne zwiększa liczbę trafień do 4, zadaje więcej obrażeń. Już jest ładowane. A to jest co? Ulepszenie naładowania. Okej, dobra, ja tam wolę najpierw ładowany wziąć. Czy wiesz, że jest jakiś taki strój nawiązujący do Sparty? Byłby dość fajny. Dobra, jeszcze szybko muszę zmienić ten strój, że no bynajmniej jego wygląd, bo strój mam inny. Potrafienie uzupełnia właśnie procent zdrowia. O, już mógłbym to ulepszyć. Premia plus 3 do wskaźnika po trafieniu bronią przy pełnym poziomie zdrowia. Czyli zachęca do dobrych uników. Albo bynajmniej do niezbyt częstego obrywania. Czy ja bym tutaj coś miał innego? Chyba nie bardzo. Tu jest co? Uzupełnia się... Ej, no ludzie. Czemu segmentu? Czemu nie jest 70% w ogólnie zdrowia? Nowy etap po nowym etapie kombinacji. Cztery segmenty bym sobie mógł tego tym zregenerować tak naprawdę. Czasami kończącymi tutaj 9% to jest jeszcze gorsze od tamtego. No nie no, zostanę przy tym normalnie, ale wiecie co, chyba już sobie powrócę też do tego. No, czy to jest... modyfikuj. Zestaw zbroi Zeusa. Nawet fajnie to wygląda, takie iskrzące się. Żałuję, że nie mam hełmu do tego pasującego. Jednak nie pamiętam, gdzie ja to znalazłem. Może to kupiłem? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Hmm.
Dobra, co ja chcę ulepszyć? Ja chcę ulepszyć topory. Czy może łuki? No ta kusicielka mnie akurat naprawdę kusi. No są maślane, ale wiecie o co chodzi. Z tymi większymi obrażeniami. Czyli tą premium wskaźnika do headshocie, ale to głównie na jakichś dużych wrogów tylko byłoby dobre. Tutaj po idealnym parowaniu więcej do ogłuszania. No, niewiele mi brakuje w sumie, żeby też te łuki ulepszyć, więc... Dobra. Kuźnia. Let me know what you're feeling. Nie! O, świetnie, wywaliło mnie z sieci. Dobra, nieważne. Dobra, ulepszmy w takim razie topory i ulepszmy zbroję. A nie, 20 jest jednak strzał maksymalnie, okej. Okay. No jeszcze nie będziemy eliksirów ulepszali. Na razie zbieramy na strzały. Okej. Okay. Nowa animacja. Chyba. Bo zbroi chyba nie ulepszałem jeszcze jako ostatni. I dobra. Dobra, czekaj. Zanim to, bo to już będzie wtedy koniec odcinka. Zanim to, czy wszystko już ogarnięte? Upgrade'y poczynione. Zbroja zmieniona. Nie zebrałem żadnych tych, tak dalej. Dobra. Aresie, czas oddać ci twą esencję. You made it. Not in one piece. I've got bald spots from the feathers I stress shed. Is it because Aphrodite's here? Shut it, no. How do I look? For a chicken, about average, but you'll look better in a few. Now's as good a time as any. Look, it's hard for me to say thanks, but you put up with a lot of clucking around. It was worth every bacock. Good. Now get me out of this clucking chicken suit. Zastanawiamy, jak ten jej cały brat, po pierwsze, bo my widzieliśmy go zamienionego w kamień. Więc jakim prawem ten jej brat tak nagle, od tak, stał się człowiekiem? W sensie został odkamieniony, mówiąc krótko. I call forth your raging spirit, Ares, god of war. Fight with me. Ej, nawet ładny model. Now we're talking. Take me to the battleground. Toss me a weapon. I need something to hit. Yes, sir. We'll be getting to that soon. It's all rushing back to me now. Figure out what you're going to say to win over Aphrodite. I forgot how ripped this body was. I'll let my pecs do the talking for me. I'm glad you're feeling yourself. All thanks to you, Phoenix. But we're not done yet. When you come back, I have tasks for you. Time to get this place back in shape. Ty, jak masz questa, to dawaj od razu. O nie! Chyba wiem, co to będzie za zadanie. O, zasta kurczaka. Okej, okay, tego nie znam. Ale z tym dzbanem to chyba już zrobiłem, bo jak właśnie latałem po tej pierwszej wyspie, to... Zaś pomyliłem przyciski, kurde. To zdobyłem właśnie ten dzban, żeby... Czy żeby... Zdobyłem jakiś dzban. Tak, tak, szczęki wojny, nowa grafika. I mam tutaj w ekwipunku ten dzban właśnie. O, ten tutaj. Dzban z brązu. To będzie chyba to z questem związane. No halo, Ares. O, jest, dobra. Gadamy. So, o god of war, I'll bet your tasks for me are fighting related. You bet they are! Ooh, sweet vengeance! I'll bring the pain to Typhon soon enough! But first,
His spartai soldier punks who mocked me when I was a little lost bird need a talking to. There's some badass armor in it for you. Loot it right off the thugs. That wasn't smart of them. Who mocks a guy whose last name is of war? Spartoi were created with brawn, not brains. But I want you to show them how short-sighted they were. Ruffle their feathers and stuff a pillowcase with them. I'll track them down for you. The other task I have for you, its importance is immeasurable. It involves a bronze pot. That's all I say. Well, I found this pot in Clashing Rocks. Aha! Yes, give it here. Gently. I know this pot from my stories. It's the one that Otis and Ephialtes trapped you in. So? They didn't trap me. I fell in. Anyway, this has nothing to do with that. I hid something important in there. Something only someone of your size can get. In you go. What did you hide? Listen, okay, punk? This is an emergency. Remember how I told you my daughters, the Amazons, weren't talking to me? Well, a while ago, I borrowed Aphrodite's girdle to, you know, try it on, as one does. I didn't know I was going to end up trapped in that pot. I lost the girdle. I couldn't go back in there to find it. Never again. What does this have to do with the Amazons? I'd given their queen, Hippolyta, a girdle as a present. So I just, borrowed that one Hold on. And used so it as a decoy. So now you expect me to go Aphrodite in there so that your daughters will talk to you again? More so that Aphrodite doesn't notice her girdle, now shoots fire arrows. But yes. Fine. Thank you, Phoenix! You're a loin saver! Co to jest za tłumaczenie? Ja tego nie skomentuję, nie? Okej, ale widzę dzban jak czeluść tartaru troszkę. Dzban otwarty. Dobra, ale tym się zajmiemy, myślę, na początku kolejnego odcinka. Zanieś Aresowi szar... Czy ja to już zdobyłem? No nie, nie zdobyłem. Dobra, no to tak. Kończymy... Dobra, po kolei. Kończę teraz materiał, a w kolejnym zajmuję się tą mini czeluścią. Potem idziemy po upiora. Albo po upiory. Wiesz, Rosji. A później... albo Athena, albo Hephaistos. Jedno z dwóch. No, nic nie ma do znalezienia, czyli po prostu muszę zawalczyć na arenie i zabić tam przeciwnika, bądź przeciwników. Ale to w kolejnym odcinku ode mnie. Póki co to tyle. Do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.